Siemanko, siemanko wszystkim. Na poradnym live'ie z Fański Jumping. Co sobie by tu porobić w tym Fański Jumping? No zrobimy sobie jakieś mistrzostwa może. Siema wszystkim na czacie. I chyba sobie weźmiemy wszystkie skocznie po jednej i po prostu sobie przelecimy na live te wszystkie skocznie. Może uda się jakiś rekord pod narty. Także może być ciekawie. W ogóle jeszcze poczekaj. A kurczę, klikło mi się teraz. 01. Jeszcze przed początkiem wam coś pokażę. Dajcie mi sekundę. Ajajaj, już w ogóle wszystko pomieszałem. Poczekajcie. To ma być tu. O shit. Dobra, już naprawiłem prawie. Lagi są? Oj, to niedobrze. Jak są lagi, ale może zaraz nie będzie lagów. Dobra, Discord oczywiście. Jak ktoś chce, może wziąć udział tutaj w tych wspaniałych zawodach screenowych. W ogóle mało osób bierze udziału i jakby ktoś chciał ewentualnie na live się wbić na mikrofon, to może sobie wbić na Discorda, na kanał głosowy Fański Jumping. Tylko że mi dał znać w komentarzach, że tam jest, no to wtedy wejdę, nie? No i dobra. I lecimy sobie z tym Fański Jumping. Chyba nic się nie zepsuje. Musicie powiedzieć jeszcze, czy laguje w trakcie tego, w trakcie skakania. Wszystkie skocznie włączone, włączone. 30 zawodników może być. Start Ski Jumping Cup. No oczywiście, że startujemy. Już lepiej. Wczoraj dobiłem rekord ku samo 121 metrów. No, dojdziemy do tego, dojdziemy do tego. Na końcu live'a będzie ku samo chyba, nie? No i dobra, lecimy sobie. Forma naszych zawodników wspaniała na pewno. O, reklamy. Dajcie mi znać po pierwszym skoku, czy nic nie laguje. Czy jest wszystko spoko. A pierwszy Piotrek Żyła, wiatr pod narty. No mogą tu być dzisiaj jakieś rekordy. Bo dawno nie skakałem na tych skoczniach. Piotrku, coś ty zrobił. Słabo, słabo. O Jezus Maria. Słabo, Piotrek. Ktoś tam wszedł na Discorda. Poczekaj chwilę. To musicie poczekać sekundę. Ale nie laguje nic chyba, co nie? Wchodzę do Fański Jumping, jeszcze sobie tutaj chyba muszę Słychać cię? Nie słychać cię. Poczekajcie, muszę sobie ustawić. Speakers. Nie, to musi być to. Teraz chyba cię słychać. Dobra, jestem. Jesteś? Tak, dobra. Pierwszy członek tutaj na kanale głosowym na live się pojawił. Także bardzo dobrze. Kogielek, tak? No elo. Elo, elo. Ile mamy w ogóle osób na live'ie? 7 osób jest. O kurczę, to normalnie rekordy tu dzisiaj padną na pewno. A ty coś tam grasz? Ja grasz w Pinecar. To widziałem, że było nawet 10, a już się zniżyła do 5. No. Już się zniżyła do 5. O, spóźnione wyjście z progu Dawida Kubackiego. Ty w coś grasz teraz? Jakiś pański jumping? Znaczy, ja teraz nie gram, znaczy jestem na telefonie. A. Dobra, widzę tam piszą, tylko w locie laguje. Dobra, jeszcze parę skoków sobie oddamy, jak będzie lagowało, to może coś się postaram z tym zrobić. Znaczy nie ma takich lagów w locie. Ktoś tam pisał, że są, no niech... No zobaczymy, jeszcze parę skoków oddam. Babon fan jakiś.
przejdę, to zobaczę. Kurczę, nie mogę trafić na progu w odpowiedni moment. Zapraszam wszystkich na Discorda, kto jeszcze nie jest. Tam się odbywają zawody. Co, laguje czy nie? Nie laguje. No to gitara, dobra. Ciekawe, ile to będzie w ogóle trwało, ten live. Tyle skoczni. O, i reklamy sobie możecie pooglądać. No ale dobra, niech będzie. O, Dawid Kubacki, bardzo dobry wiatr, bo cały czas się wzmaga pod narty. Słucham, twój głos wyprzedza live. No wiem właśnie, na pewno. Ja pierwszy ciebie słyszę, a później dopiero te obrazki na live. No wiem, to musisz chyba wyłączyć głos z live'a czy coś. 143 metry, Dawid Kubacki. Wiem, właśnie włączam, ale jak przyciszę sobie, to ciebie przyciszam. Dobra, teraz jest lepiej. No bez opóźnień chyba. Jak masz głośnik z Biedronki, ja mam głośnik z Biedronki, to... Jeszcze do telefonu, nie wiem, co mi to... Z Kreatywa? A nie. Jaki masz głośnik z Biedry? Też kiedyś miałem? A nawet nie wiem, ja opakowanie wyrzuciłem. Poczekaj. Skuć mi do razu. No w końcu się zaczynam rozgrzewać tutaj, na tej skoczni. Już nie ma lagów w lodzie, no to w locie. W lodzie nie ma lagów. To dobrze, nie ma lagów. Cieszy mnie to, że zawody tutaj... I to telefon laguje, więc... No może na początku były, bo w sumie ja gram na laptopie i zanim ten laptop zaskoczy i się rozgrzeje, to... To mogą być lagi na początku. No Kamil Stoch, ładnie. Dobra, nie tak ładnie jak myślałem. Ale koło punktu P, 138,5 metra. Ładnie. W ogóle, która jest godzina? 9:17. Kto wygrywa? Kamil Stoch, słabo. 9 miejsce w pierwszych zawodach, Piotr Grzyła 16. Dawid Kubacki 28. 9:17 ale... czy 10:17? A, 10:17, no tak. Daniel Andretander. Dobra, chyba 7 osób, bo jest ja dobrze, jest Stefan, dobrze, bo 7 osób jest. No, fajnie jakby było 150, ale... Może być. Łapeczki w górę, kto nie zostawił, to zapraszam. I następne zawody, jaka to skocznia będzie teraz? O, Planica. Very good. Czy rekord jakiś padnie na Planicy? Ciężko będzie, jaki tu jest w ogóle rekord? Nie, no na Planicy łatwo się skacze, może. No. Poczekaj, to ja też załączę fajnicki jump. Dawaj Planicę, może skoczysz dalej niż w live'ie. No i dobra, Piotrek Grzyła. Ja nie grałem jakieś miesiąc temu, grałem fajnicki jump. Mi się nawet załadować nie umiem. Albo mi się wydaje, albo Planica trochę zmieniona po update'cie. O kurcze, ładnie, o, ładnie. To będzie daleki skok. W okolicach punktu HS 237,5 metra. Ładnie, ładnie, jak na pierwszy skok. Mam nadzieję, że ktoś tutaj wygra z naszych Polaków. W ogóle to jakiś puchar widzów by się przydało zrobić z fański jumping też. Bo nie jest było. 245. No też ładnie. Ale 260 trzeba zaatakować. A tak się da wcale? No da się, bo ktoś tam skoczył. Ja też skoczyłem w sumie. O kurczę, teraz będzie ładnie. Zobacz sobie na live. Ajajajajaj. 252. Czekaj, bez spóźnione tempo, nie? No. Teraz dopiero to oglądam wcale. Kurczę, ale no da się tu skoczyć 260. Na pewno. Tylko wiatr dobry. Dobrze tam trafić. Wybicie i lecisz. Ja muszę zobaczyć u ciebie wybicie, bo ja nie cierpię tych wybić na planicy. No. Najgorsze, że na każdej skoczni trochę inaczej. O, Kamil Stoch. Ładnie, może być daleki skok. Fajnie, że zrobili w ogóle tą sylwetkę w locie. Siema PK, laguje. Nie laguje. Tylko w locie laguje. A nie, już nie mam lagu w locie. 10 już. Oby rekord 300. No oby, zbieramy normalnie 300 osób na live. To jest niemożliwe oczywiście, ale niech będzie. O, reklama.
Chyba mówię o rekordzie skoczni, ale nie wiem. A, rekord skoczni. Nie, no do 300 chyba ciężko skoczyć na tej skoczni. Ale 260 się da. Jakbym tutaj ja skoczył. Chyba mają 10. Online dodać. Mogliby, ale no. Nie wiem. Zresztą nie będzie takie proste. Było takie fajne. Ja wtedy robiłam turniej youtuberów na Flying Ski Jump, ale coś nie wyszło. Tak kontaktowałem się z tym. Z organizatorem i nic. Rafik mówi, że ciężko 260 teraz skoczyć. O kurde, to było ładne teraz. Ile? 256,5. Jaki tu ja mam rekord w ogóle? Nie no, Rafik to jest pro Flying Ski Jump, więc... No Rafik, lider FSJ Cup, wieczny. Ja mam to wcale nie biorę w tym udział, bo się nie mogę, bo... bo nie mogę wiatr ustawić, bo nie umiem jeszcze wiatr ustawiać. Jak? No w opcjach, w menu głównym masz ustawienia i tam wiatr front no, i back. Prawda? No. Ja pierdolę, nie widziałem. I tam przestawiasz tylko nie, na... Nie, bo wszystko pozmieniali, jak ja... Jestem o, taki stary gamer. Pański jungle. Ja to dopiero jestem stary gamer. Nie no, dobra. Od której wersji grasz? Znaczy jak wyszła gra, to już gra. O. Tak Pandi mi powiedział od razu i już takie wiesz. Nie wiem, od której ja gram jakoś. W sumie od kiedy zacząłem nagrywać odcinki, to w pierwszym odcinku to jest ta wersja, na której zacząłem. Nie tak dawno. I kto teraz? Dawid Kubacki? No nikt nie może dolecieć do tego 260 metra, a teraz już w ogóle. Ale przynajmniej telemarkiem. Kto jest drugą osobą, która komentuje? Na czacie jest Kogielek, nie? To ten sam człowiek. Proszę, jeden członek, bo przez przypadek napisałem nie 7, a 7, a jeszcze napisać 7. Kurczę, w ogóle wysoki poziom w tych zawodach. Dwa piękne skoki Kamila Stocha, a i tak nie wygrał. Nawet nie był na... Kurde, no niedobrze się dzieje. Ty Dawid Kubacki 12, Piotrek Żyła 15. Mają szansę tutaj się wbić na podium. Austria Innsbruck. KS 130, K 120. Dlaczego tu nie piszę rekordów? Też powinien rekord pisać tam. Jest jeden bug w Sapporo taki, że jak upadniesz, to możesz lecieć przez 5 sekund. A jak się go robi? Jak dojdziemy, to musisz powiedzieć, jak się go robi. To spróbujemy. W ogóle no jest tu kilka bugów. W którymś tam odcinku jest. Nawet co Kamila Stocha tak podbiło gdzieś na płaskim znaczy, rządowym. Znaczy Open Ski Jumping były bugi jakieś na Finlandii, nie wiem. No w Open Ski Jumping to już w ogóle. Na tej nowej wersji jak grałem to kurde. Strasznie dużo bugów, ale potem ściągnąłem. Praktycznie codziennie aktualizacje są. Z jakimiś naprawami, no i teraz już się lepiej gra. Nawet już dzisiaj myślałem jakiś odcinek z tego zrobić. Z nowej wersji. Także może się pojawi. 7 osób na live, bardzo dużo. Łapeczki w górę zostawiać. O, ładne wyjście z progu Dawida Kubackiego. Oj, to było blisko rekordu. 132 metry, no i pół. To nie jest rekord, ale... Obstawiam, że rekord jest gdzieś koło 134. Powinien pisać, no. Innsbruck zmieniony jest. Wszystko zobaczymy. W ogóle planica chyba też jest zmieniona. Jakoś tam. Wiatr pod narty, no. Nie mogą trafić nie, na taki mocny. Nie mogę wgrać tego bota na Discorda. Nie wiem dlaczego, czy to mój telefon, czy to Discord. Ale na naszego Discorda? Tego Bart? Tak, na twojego Discorda. Tam się chcą cebulę. Chciałem wgrać mi 6 bota. Żeby wgrywał ci filmy, live, kiedy jest live. No ale nie mogę, nie wiem dlaczego. Kurczę, tam muszę jakieś chyba uprawnienia dać dodatkowe, bo siekam cebulę też próbował i on też jakoś nie mógł tak zrobić. Obczajmy to potem, najwyżej. W ogóle te boty to dla mnie jest czarna magia. Nie. Musisz parę razy upaść i może się uda.
Dobra, no spróbujemy na Nie, no Innsbrucku. chyba mój kolega, bo mój kolega ma na tym, na Discordzie masz 5, 6 botów, więc poproszę go, on może coś tam zrobić. No, byłoby spoko, jakby bot był. W ogóle nawet parę botów jakiś. Znaczy, tak. Bot ekonomiczny, to nad tym myślałem i nad tym mogę wgrać, ale muszę zrobić jeszcze tego, jak się nazywa, we wszystkich kanał na Discordzie. No. To tam będzie wolno sobie level sprawdzać, jaki masz na Discordzie. No takie coś też by było to, fajne. To mogę wgrać, ale to jutro, bo dziś jeszcze, bo to na laptopie rekord? Sobie gra. Czy jest rekord? 135 metrów i nie ma rekordu. Ile tu jest ten rekord? Jak to możliwe w ogóle, Łyczek? Trzeba dać uprawnienia administratora. No potem pokmienimy na tym Discordzie. Na live tego nie będę... Teraz kminię nawet. Ja teraz kminię, ale... Coś mi nie wychodzi. Aj, upadek Kamila Stocha. No niestety. Tego buga tylko da się zrobić w Sapporo. Musisz mi przypomnieć, jak będzie Sapporo. Kto okay. dzisiaj wygra? Dawid Kubacki, no w końcu. W końcu. Tylko... Coś mi tu nie... Albo dobra, może być. Jakiś Dawid Kubacki, pierwszy, nie. Daniel Dreda, drugi, Filip Osiemba, trzeci. Ej, w końcu ładne zawody. W końcu się udało komuś wygrać. Klasyfikacja generalna, Dawid Kubacki awansował na 5. miejsce, Kamil Stoch 9., Piotr Żyła 17. No ja bym chciał, żeby trzech Polaków było na trzech pierwszych miejscach na tym live'ie pod koniec. Byłoby sepoko. Raz nowy. HS97, punkt K90. Rekord, też już nie pamiętam jaki tu mam. Jest problem, bo tego... Bo zauważyłem też, że niektórzy Discorderzy na naszym Discordzie, jak mają filmiki, to oni wrzucają na przykład na jakiś innego kanał, na przykład innego kanał, na przykład po, tego, Nywymy, to nawet tutaj Pogdżan, Fan Club Thomas Morgan, nie znam gostka, Tche Franco, wrzucił film na jego kanał, na Nywymy i to usunę chyba. Bo nie powinien tego robić. No teoretycznie nie. W sumie muszę chyba nie zrobić... Nie wiem, takie... No, mów. Zrób takie coś, żeby... Jak kanał ma Nywymy, żeby udostępnić tylko ten kanał jemu. Rangę taką zrobić. No właśnie, też o tym teraz myślałem, żeby tylko rangę każdemu zrobić. Żeby tylko on tam mógł wrzucać sobie filmiki. Tak. No jest trochę roboty na tym Discordzie jeszcze, żeby to było fajne. Ja wcale teraz to odrzuciłem całkowicie YouTube, nic nie nagrywam. Tam miałem jakieś na zapas filmiki, ale nawet ich nie wrzucam, bo mi się nie chce. Ja tak kiedyś miałem, że trzech Polaków na podium. No ja nie wiem, chyba też było w którymś odcinku tak u nas. Ciężko tu nie wyczaić wiem. Dobry moment do wyjścia z progu, ale Kamil Stoch oczywiście. 98 metrów. Ponad 100 trzeba zalecieć. To będzie spoko. Jak jest Rafik, to niech się pochwali, jaki ma rekord, to może spróbuję. Chociaż to jest mało możliwe. Znaczy nie wiem, nie jest aktywny na Discordzie, to chyba nie wiem. Jego... Ile on tam miał naraz, no? Czekaj, zobaczymy. A teraz na której skoczni skaczesz? Na Rasno właśnie. Na Rasno, więc poczekaj. On chyba screen fotę dawał. No właśnie, jestem na Discordzie. Teraz już patrzę w FSJ-ka, tak. 100,5 tutaj widzę, jakieś 100,5, ale to moje. Ej. 100 metrów? Trafik?
To słabo, ja mam sto większy pół, od niego. 100,5 metra Rafik tutaj skoczył. Ja mam 104. No to kurczę, to tutaj muszę go pobić w takim razie. Dawaj, dawaj. Tym. Takie wiesz, odciągnij się trochę od skoków, bo wiesz, takie lato jest i tak wiesz, mniej ludzi poszukuje takich kanałów do skoku. Na przykład jak była skocznia TV, to jak była zima, to mu się bardzo oglądalność powiększyła, a jak było lato, to mu odjęło może z jakieś 2000 subskrypcji, o, więc... Ale spóźniłem wybicie, no wiem właśnie, ale no widziałeś, że jak nagrywałem na przykład z Minecrafta, to miało po 30 wyświetleń. Próbowałem tak, tam jakieś inne właśnie gry robić, no trzeba taką grę zrobić, żeby ją oglądali trzeba też taką grę ludzie, zrobić, bo... żeby ją oglądali. No trzeba spróbować coś. Może te Roblox. No 103,5, o kurde. No to nie. Dobra, jest dobry wiatr pod narty. Nie mogę trafić na taki idealny. W ogóle jeszcze, żeby się wybić dobrze by było. O, Dawid Kubacki ładnie. Rafał, teraz mam to. Już skoczył najlepiej w ogóle. 100,5 metra Dawid Kubacki, no. Zbliżamy się do Rafika. Jak ktoś jest nowy w ogóle na live, nie zostawił łapeczki w górę, to polecam. I subskrypcję, i na Discorda też zapraszam. Do Fański Jumping Cup. O, teraz jest wiatr zarąbisty. Jak zepsuje wybicie, to... To koniec. Chyba zepsułem. No, w okolicach punktu HS mógł to być dużo lepszy skok. 96 metrów, ale nie jest chyba najgorzej. Które miejsce? Dawid drugie, Kamil trzecie. No wiem, że jest letnie Grand Prix ogólnie. Nawet jest odcinek już z letniego Grand Prix. Czy letnie Grand Prix? To były mistrzostwa jakieś tam w Norwegii. Na letnich skoczniach. 10 osób. Piękne. O Jezu, Dawid Kubacki i Kamil Stow byli. Czwarte, piąte, ale chyba spóźniony jestem. No, troszeczkę się jest opóźnienie na pewno. Siemanko, Tomsk. Dawid. No trudno. Dawid Kubacki awansował na czwarte miejsce. Cześć, Tomski Jump. Kamil Stow 7. Piotr Żyła 20. No idą w górę powoli nasi zawodnicy. Kolejna skocznia. O, Vikersund, Norwegia. 13 osób. 40. A ja 200 metrów. 13 łapek w górę, co to? Ile? To szaleństwo. Jest 13 osób na live, a 11 łapek w górę. No to dwóch brakuje. Widzowie, zostawiajcie te łapki. Jedna łapka, jeden film. Ubarta od teraz. Spoko. To już dzisiaj ma 12 filmów do nagrania? 12, nie, no 11. Tak. O, to bym chyba musiał nagrywać do końca dnia. Nie no, ale i tak praktycznie codziennie jakiś tam filmik wpada. Dobra, Vikersund. No, no prawie zobaczymy. Codziennie chyba. Prawie codziennie, no. Ty chyba masz wolno od pracy, to nie wiem. No, dobrze. Ja nie pracuję jeszcze. No ja mam teraz wolne. Na razie. Do poniedziałku. Także coś się będzie pojawiać na pewno codziennie na kanale. Chyba, że gdzieś pojadę, no to... Ja nie. Tak... Ja tak, zdam studia, to od razu idę na historyka. O! Historyka? No, bo jak zgarnę, bo z historii mam 6, a jak, wiesz, zdam maturę i studia o historyka, to będę miał, mógł od razu być nauczycielem WOS-u i informatyki. To wiesz, takie zgarnięcie jednego na 3. Czekaj, tutaj muszę się skupić na skoku. Dawid Kubacki, świetne wybicie, ale to będzie dobry skok. A jak wygląda teraz Piotr? To rekord był chyba prawie, ale upadek. Chyba był prawie rekord, okej. Okay. No nie wiem, gdyby zlądował, to by chyba rekord był. Bo tak wysoko leciał. Możesz zrobić trening w Sapporo i będziesz miał buga. No ale musimy sobie dokończyć te mistrzostwa najpierw, potem może jeszcze do Sapporo. To wiem.
W Znaczy ja zawodach? sprawdzam Sapporo i mi się nic nie dzieje. No on mówił, że tam jakoś musisz Skacze upadać i za którymś normalnie razem. i nic. Kamil O Stoch. Jezu. Ej, naprawdę ten Dawid Kubacki to był rekord. No Ale się kurde, on tak wysoko leciał, że masakra. Drugie miejsce Kamil Stoch. Ładnie, ładnie. Ale na pewno go jeszcze wyprzedzą. Co to? Dawid Kubacki. Kamil Stoch czwarty. Po pierwszej serii. Także jest szansa na podium, a nawet na pierwsze miejsce. Muszę lądować tymi zawodnikami ja przede wszystkim. Takich. Dobra. Piotrek Żyła. No znowu taki wiatr malejący. Mógłby być lepszy. No chyba kiepsko. Kiepski będzie skok. Chociaż trochę tam uratował. 230,5 metra. Na podium to na pewno nie wystarczy, ale obejmuje prowadzenie. I co, nic masz w tym Sapporo się nie kanał, dzieje? Bo masz bardzo dużo zaufanych widzów. No, cieszy mnie to też. Fajnie, bo tam, wiesz, na Discordzie się tworzy taka społeczność. Tam ludzie mogą gadać i tak dalej. No, jakbym umiał liczyć, to bym teraz policzył, ile jest osób na Discordzie, ale 32 z moją chyba. Matematyką to jedynka. O, i Dawid Kubacki. Świetny skok, 250 metrów. Pierwsze miejsce mu to daje. Ciekawe, czy wygra te zawody pomimo upadku w pierwszej serii. Czy ta komanda działa na twoim Discordzie? To jest... Nie mam pojęcia, że były komendy, to chyba bot musi być, co nie? No nie mogę wyczaić odpowiedniego punkta do znaczy wyjścia. Nie, nie musi być nawet. Kurde, nie działa, bo chciałem na ankiecie chciałem wskazać wszystkie wiadomości oprócz obstawiamy kto wygra. Bo tutaj nie powinieneś, wiesz, na ankiecie to rób takie na przykład jak czy jak mają być filmy. Czy raz na dzień, czy dwa razy na dzień, wiesz. Głosowałem. Ale właśnie, jak to... jeszcze chciałbym wiedzieć, jak taką ankietę fajną zrobić, żeby wiesz, jakoś tam wyskakiwało, ile osób głosuje na to, ile na to. Z chęcią pomogę, bo umiem. O, z chęcią no to pomogę, bo umiem. To możesz nawet już zrobić ankietę jedną, na którym widoku ludzie chcą, żebym skakał w tych odcinkach. Bo ktoś mi tam napisał w komentarzu, że ten drugi jest niby lepszy. O! Dawid Kubacki okay, awansował na trzecie miejsce w generalce. Bardzo dobrze. Ale teraz jej nie stworzę, bo oczywiście muszę iść na laptop, a laptop przez... Łapeczka dla Dawida Kubackiego. O! Zakopane HS140, K125. O, pięknie, doszła jedna łapeczka. O, bardzo dobrze, czyli trzeba mówić w dom. Też widziałem, że ktoś pisał, żebyś grał w BS-a, Brawl Stars. No też, ale nie ogarniam ale tej... Ale nie nagrywaj, Brawl Stars by słaba oglądalność, od razu ci... No chciałbym te Roblox spróbować, co nie? Tylko muszę sobie właśnie wejść, obczaić, o co tam chodzi w ogóle, ale piękny skok. Rekord? Tak jest, rekord Piotrka Żyły. 242 metry, no to... Łapka w górę dla rekordu. Tak, no to był słaby. Dasz link do Discorda? W opisie masz link do Discorda. Jakby co, wszyscy słuchajcie, ogłoszenie, link do Discorda w opisie. O, PK, fajnie, fajnie, że... Ja chciałem na czacie, żeby weszedł Discord, ale coś się psuje. Nie wiem, czy to, wiesz, jakieś, no. Że nie mogę uprawnienia, czy to coś innego. Kurde, taki Jezu, dobry wiatr, a chyba zepsułem wybicie. Ajajajajajajaj, czy to będzie rekord? 144 metry, znowu rekord. Ale łapek w górę już jest chyba więcej niż ludzi, także już nikt chyba nie doda. Nie wiem, jak ktoś nowy przyjdzie.
To doda, to doda. No. W sumie zapis nawet zostawię z live'a. Niech jest. Bo potrzebuję 4000 godzin oglądania w sumie, żeby tam się dalej rozwijać na YouTubie. Kamil, stop. A robisz te Q&A na 600 subskrypcji? A może zrobię. I jest rekord kolejny. 148 metrów. Każdy zawodnik, rekord skoczni polski. Trzy pierwsze miejsca. No, czy ktoś ich wyprzedzi? Te zawody mogą być fajne. Ajajaj. Kamil Stok pierwszy, Ryoi Kobayashi rozdzielił tutaj wszystkich. Piotrek Żyła trzeci, Dawid Kubacki szósty dopiero. Ale bardzo dobra pierwsza seria. Nie no, pięknie Kamil Stok skoczył, jak widzę. Jak jest Rafik, to niech powie, jaki ma rekord. Oj, włączyłem skok zawodnika przypadkowo. Dobra, niech sobie już skoczy. Jak jest Rafik, to niech się pochwali, jaki ma rekord na Zakopanym. No to w sumie jest taki wyznacznik, ile tu można skoczyć maksymalnie. No właśnie. No Rafika to nikt nie może za bardzo pobić. No. Rafik, dawaj, pisz na czacie. Jaki może rekord z Zakopanym? Chociaż to niemożliwe. Jak grałem... Ja się zbliżyłem, chyba na planicy miałem... Jakoś, nie wiem, dużo miałem nie, na planicy. Rafik jest, bo jak patrzę na Discordzie, jest na telefonie. No, to można być. Dobra, jest dobry wiatr. Wybicie ciężko tu obczaić też. Ale spróbujmy pobić rekord znowu. Ktoś dołączył na Discorda? Nie wiem, nie wiem, teraz nie wchodzę. Dawid Kubacki. Dobra, nie wchodzę. I chyba znowu jest rekord. Nie, nie ma. Ajajaj, ale blisko. 145,5 metra. Pierwsze miejsce. No ciężko tu będą mieli go wyprzedzić chyba. Może awansuje już na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Byłoby spoko. Piotrek Żyła, dobry wiatr pod narty. Zielone światło. W ogóle zaraz sobie chyba zmienię tą kamerę na chwilę. Zobaczę, jak się na tym skacze. Ty na której skaczesz kamerze? Ja wcale nie skaczę. Ej, nie, no na tej normalnej. Jak jest Kusamo, to na tej pierwszej wciąż. Na tych pierwszych, bo nie cierpię innych. Ja spróbuję na chwilę tamtą. No przy Kamilu... Dobra, to zaraz spróbuję, bo szkoda mi Kamila Stocha. On musi dobrze skoczyć. Dajesz, Kamil. Dobre wyjście z progu. To jest chyba lot na rekord znowu. Mi się wcale Postal 2 podobał. 149,5 metra. Chyba to jest ładny już. Chociaż znając Rafika, to pewnie ma 200. Kamil Stok pierwszy, Ryoi Kobayashi drugi, Piotr Żyła trzeci, Dawid Kubacki czwarty. Także wszyscy nasi zawodnicy awansują w górę. Klasyfikacji generalnej, zaraz sobie zobaczymy. Postal 2, 10 złotych. O, reklama, fajnie. Daniel Adretante prowadzi w klasyfikacji generalnej. Kamil Stok trzeci, ma szansę. Jak ty widzę z Postal 2. No. Czas wyborów środa bardzo ładnie się sprzedała. 23 łapki w górę. No, tylko że te 23 łapki to w sumie przez ten pierwszy tydzień były, a potem już wyświetlenia i łapki w ogóle nie lecą. Tak. Z tego co widzę. Tak. Badmintendorf znowu widzę. Mamut HS 135. Tu sprawdzam. Okej, okay. Czy będą rekordy? Pewnie tak, bo tu chyba jest mały rekord. Już na samym początku wiatr pod narty bardzo dobry. Najlepsze są wyświetlenia z tego, z pucharu Discorda. No. Ale no chyba najlepszy filmik. Więcej, znaczy na Discordzie są... Nie wiem o co mu chodzi. Jest to ładnie. Za wczesne wyjście z progu.
Ale w okolicach punktu H. Ale jest... Shinga nie ma na live, szkoda. Shinga na razie nie ma, bo pojechał na wycieczkę. Na razie go nie będzie. Szkoda. A no, kto Minecrafty był na waszym też... serwerze? Shinga. Minecraftowym? Na tym budowniczym serwerze. Tak. No, jest tak duży, że jak się na niego wejdzie, to są takie lagi. Tak, jak ja bym weszł, to papa mój komp, więc raczej nie. Znaczy no, ja nie mam nie, lagów, ale tam koledzy mają na słabszych. Na telefonie mają, Shing ma na Xboxie też lagi. No wiem, o, ładnie Dawid chyba. A ty grasz na kompie na Minecraft. Ja jak gram na kompie. Była to seria Wspólna Przygoda? No. To na kompie wszystko. Znaczy ta Minecraft Wspólna Przygoda bardzo, bardzo dużo ci dała subskrypcji, powiem ci. Serio? Od tego momentu, tak, aż 100 subskrypcji, jak sprawdzam. No, widzisz. Od pierwszego odcinka podwyższyło ci aż do chyba 455 subskrypcji. No ale wyświetleń mało, a też te no wyświetleń suby... mało, ale dużo subskrypcji. O kurczę, co on to zrobi? Piotrek Żyła w ogóle z żadnej formy nie ma dzisiaj. Tak jak w prawdziwym świecie. No, niedługo sezon się zaczyna. A, czy niedługo. Jeszcze troszkę zostało. Znaczy sezon, ale zaraz się Grand Prix letnie. Ale nie wiem, czy będzie, bo wiesz... No... Bo... Korona. Mam nadzieję, że będzie. Dla mnie mój, twój najlepszy odcinek to Wasilię w pijany. No to już było dawno. To jest zero. Najlepsze. Trzeci odcinek. Ma bardzo dużo łapek w ogóle. No, fajnie. W ogóle wyświetlenia też poszły w nim do góry. No, pięknie poszły. Ciekawe jak będzie z nową wersją. Też jakbyś mógł Skoki Narciarskie 2005. To były wyświetlenia, ale nie było łapek w górę. No a teraz tam z tego co widziałem ten pierwszy odcinek, to ładnie, ładnie. Kamil Stok trzeci, Daniel Rzande pierwszy, Timmy Zajc drugi. Kamil Stok cały czas się pnie w górę, jest spoko. Irek. Ten pierwszy odcinek to bardzo ładnie się sprzedał. Nie wiem dlaczego moje się tak nie sprzedają. Nie mam pojęcia. W ogóle zauważyłem, że tak naprawdę czym lepszy się zrobi odcinek, tym więcej wyświetleń. To zależy tylko od tego jaki jest fajny. Jak jest spoko, to ludzie dostawiają łapki w górę i to idzie dalej. W ogóle dziwnie działa ta promocja na YouTubie. Hej, nawet nie poczułem jaka skocznia. Bo się zagapiłem, ale dobra. Oberstdorf. HS-137, dobra. Lecimy sobie z Oberstdorfem. Wiatr słaby. Albo nie, dobry jednak. Ciekawe ile tych skoczni jeszcze jest w ogóle. Oberstdorf, którą jest skocznią? Co pobijali tam na tego Discorda ktoś? O, chyba mnie opuścił Kogielek. Dobry wiatr pod narty Dawida. Ja nie. Ale bóg. Bóg był lekki. No przynajmniej tyle. Ale tak zepsuć skok. Dobra, muszę się skupić, bo już się zbliżamy powoli do końca. A chciałbym, żeby jakoś na podium ktoś z naszych zawodników był. Słyszysz mnie? No, teraz słyszę. Coś chyba przerwało, co nie? Nie, bo wyszłem z kanału wcale. Bo ktoś do mnie dzwonił. I Kamil Stoch.
Muszę się skupić bardziej na tych skokach, bo w ogóle każdy skok zepsuty prawie, dobra. 132. 5 osób na live, jak chcesz. Kto nie stoi łapeczki, niech zostawi dla zasięgów. Nie no, suba chyba dla zasięgów, a łapkę w górę to nie. Łapkę w górę też. Znaczy dla zasięgów live'a tylko. Niech wszystko zostawi, będzie najlepiej. No, suba, łapkę w górę, komentarz i nie wiem, na Discorda też nie wpiję. Dawid Kubacki. O, teraz już będzie a ładnie. A TikToka nagrywasz? Nie, ale też chyba zrobię, bo tam dużo osób teraz siedzi, co nie? Rekord skoczni, 144 metry. Dobra, trzeba się rozkręcić. No, jakbyś zrobił, to jakbyś miał na TikToku innych widzów, toś mógł się wypromować na YouTube, więc... No wiem, wiem. Tylko co ja bym miał tam na TikToka robić? Tak jak zawsze, to mam bardzo dużo sub obserwujących na TikToku, więc... Znaczy, dużo, dla mnie mało. O, ja. Dobra. Piękny skok Piotrka Żyły, forma najlepsza. 0 metrów. Coś ty zrobił. Kliknij. Zero piękne. Milion metrów skoczyłeś. Skoczyłeś tyle, że aż fański jump zwariowało. No, nie ogarnął takiej odległości. Sędziowie nie przewidzieli tak dalekiego skoku i musieli napisać, że 0 metrów. Dobra, teraz jest wiatr, jak to zepsuję. Ale nie mogę tego zepsuć, bo to Kamil Stoch. Dawaj, Kamil. Chyba zepsułem jednak. Jest za zieloną linię, więc jest szansa. A ja mam dziwny głos na YouTube. Jak się... To się tak wydaje. Siemka, Kasper, Kornak. Siemanko, siemanko. Wina Discorda jeszcze się tam nie ma. I 13 łapka w górę. To chyba nowy jakiś. Łapkę w bok. Daniel Andrytande pierwszy, Kamil Stok drugi, Ryoyu Kobayashi trzeci. Także bardzo ładnie Kamil Stok znowu awansuje wyżej w klasyfikacji generalnej. Jak najbardziej. Tak, pokaż Daniel... wszystkich Polaków, jak będzie generalna. Oj, Piotrek Żyła to w ogóle nie ma szans żadnych. Bo zepsuł chyba każdy Nie, no Piotrek Żyła najlepszy jest. No. No dobra, niech będzie, że na. O 0,0 metrów skacze, to jest rekord kos. Skoczni. Dobra, Kamil Stok trzeci. Ale Daniel Andrytande cały czas gromadzi coraz większą ilość punktów. Piotrek Żyła 17 w generalce, to nie jest tak źle. A Dawid Kubacki spadł na 8. No dobra, Wisła Malinka Polska. Jakie macie tu rekordy? Piszcie na czacie. Może mi się uda pobić. Jaki rekord? Na jakiej skoczni? Na Wiśle? Na Wiśle. Kto zaczyna? Zaczyna... Nie mam wcale rekord. Piotrek Żył. Nie skakałem wcale. Fan klub Tomas Morgenstern, siemanko. Piotrek Żyła, bardzo dobry wiatr pod narty. Może już jakiś rekordzik? Nie, no zepsuł wybicie. Jak mogłeś, Piotrek? Piotr Żyła, strasznie słaba forma w tym evencie. Fan klub Thomas Morgenstern, jeśli mnie słyszysz, to proszę, siema, nie reklamuj skok. Się na kanale Nywymy. Na Discordzie. No, to prawda. Każdy może mieć swój kanał. Siema, skok, wes skok. Dobra, Dawid Kubacki, może będzie dalej. A przydałoby się, bo on ma szansę też na podium. O, jest ładne wyjście z progu, nabiera tutaj tej wysokości. W okolicach punktu HS, ładnie. 129,5 metra. Pierwsze miejsce, czy ktoś go wyprzedzi, zaraz zobaczymy. Timi Zaj skoczył dalej, ale słabsze noty, pewnie lądował na dwie nogi. 142,5 metra i telemark. Dobra, to spróbujemy. Spróbujemy to pobić jakoś. Ale nie wiem, czy to się uda. Trzeba perfekcyjnie trafić w próg. Kamil Stoch ma dobry wiatr pod narty. Ma szansę to zrobić. Jest.
Jest piękne Ale mam wyjście pytanie z co do tego progu. eventu, to ty tam będziesz mógł być? To znaczy O! ty będziesz jurorem chyba. Jakiego eventu, co? No ten co ja tworzę, to dziś jeszcze zasady napiszę, ale to jakieś na wieczór. No właśnie, bo ja nawet nie wiem jeszcze Jak o co będę w chodzi. domu. A to z jakiej gry w końcu będzie? Znaczy. A z dużo gier, wiesz, będzie to podzielone na grupy. Kto może, to może na Lux Speed Jump, jeśli masz, albo jakiś widz nie ma takiej gry, co ja bym chciał, to może sobie na Lux Speed Jump i zbudować sobie skocznię. Jakiś, wiesz. Nie chodzi tutaj o jakąś skocznię, że musisz zbudować na przykład sobie oslo lub coś. Normalnie, żeby była ta skocznia śmieszna. Na Aha. przykład w locie. Takie śmieszne. Spoko. W Minecrafcie będzie grupa, że będziemy robili skocznie. O. Myślałem, że ty będziesz oceniał, ale nie wiem. Mogę Mogę ja, oceniać, bo mogę ja oceniać skocznie na nie jakichś lubię. live'ach albo na odcinkach, co się będzie działo. No i screenshoty na Discordzie. Też No. była na minigierka na live'ach. I też bym mógł, ale właśnie nie wiem, na Deluxe Ski Jump. Bo tam wolno, wiesz, jakieś fajne sobie robić triki, to też jakiś śmieszny lot i też wolno sobie wrzucić. Na przykład widziałem chyba, że Rafik ma Deluxe Ski Jump, to tą grupę możemy połączyć z Deluxe Ski Jump. Wiesz, o co mi chodzi? Wiem, chyba. wiem. A w Deluxe Ski Jump też tam pykam czasami w trójkę i w czwórkę. Czekajcie. Kurde, no Kamil u stoku. A jak tu grasz na komputerze w fański jumping? Jest taki program, emulator, nazywa się BlueStacks i to masz tak jakby Mam Androida na BlueStacka, komputer. nie bój się. I wtedy możesz ściągnąć każdą grę ze sklepu tam, wiesz, play i grać na Znaczy, kompie. ja myślę, że BlueStack daje wirusa jednego, więc... Nie, no nie. Chyba nie. Znaczy nie wiem. Mam BlueStacka, ale mi bardzo laguje, wiesz. Jak ma się dobry komp, to nie laguje, ale jak się ma zły, to... No, w ogóle emulatory to ciągną bardzo dużo. Bardzo. Ładny skok Dawida Kubackiego. Dwa ładne skoki ogólnie, także może tutaj jakieś dobre miejsce zajmę. Kto nie zostawił łapeczki w górę, zapraszam do zostawienia łapeczki w górę. Do zasubskrybowania, do wbicia na Discorda, link w opisie. Nie wiem w sumie ile jest osób na live, bo nie patrzę na to nawet. Poczekaj, zaściłem 6 osób jest. O, to całkiem ładnie. Dobijmy 10. Daniel Andrzejandy pierwszy, Ryoi Kobayashi drugi, Dawid Kubacki trzeci. Cały czas ja Daniel lecę, Andrzejandy. Wiesz, to pa. Co? Ja lecę już. No dobra, spoko. To siemanko, to jakby co to w kontakcie. To czekajcie, muszę tutaj zrobić chwileczkę przerwy. Tylko sobie wyjdę z kanału głosowego, chyba że ktoś chce wbić na kanał głosowy i tutaj się na live pogadać, no to zapraszam. Albo dobra, zostanę, jak ktoś bije, to wbije. Zapraszam do... O, Open Ski Jumping Cup, coś tam. Mogę link do serwera OSJ? O, żeby jeszcze był. Dobra, fański Jumping Cup, zapraszam wszystkich do wzięcia udziału, jeszcze raz. No i dobrze. Ale teraz mi coś zlagowało. Dobra, wracamy do fański jumping. Albo wiecie co? Ja na dosłownie 2 minutki muszę spadać. Zaraz wracam. Coś mi się zaczęło lagować ogólnie. Wracam za 2 minuty, okej? Okej.
Ej, napiszcie mi, czy macie dobry dźwięk. Ej, coś mi się tu kurczę zepsuło. Co jest z tym dźwiękiem? Napiszcie tam na czacie, czy u was jest spoko dźwięk, czy coś jakoś dziwny i przerywa. Bo u mnie coś tutaj szwankuje. Ale zobaczymy. Niemcy Garmisch-Partenkirchen HS-142. Ej, o co chodzi z tym dźwiękiem? Czyli wy też to słyszycie? Ej, nie mam pojęcia, co się stało. Oj, oj, oj. No dobra, to chyba sobie będziemy musieli. Nie wiem, o co to chodzi w ogóle teraz. Ej, dobra, musimy zrestartować streama. Chyba, że coś mi się jeszcze uda naprawić. Transmisja. Dobra. Resetuję streama. Zapraszam za jakieś 5 minut. Znowu dokończymy sobie ten cały turniej. Okej, okej. Zaraz wracam.